Thank you.
Robert Majchrzak, trener MKS-u Myszków po wygranym 4-1 meczu z Wartą Zawiercie. No myślę, że dzisiaj miazga, krótko mówiąc. Czy wynik na pewno cieszy? No, cieszymy się z tego, aczkolwiek uważam, że ten mecz powinniśmy zamknąć w pierwszej połowie, tak? I znowu gdzieś tam sytuacje, które powinniśmy wykańczać, uważam, zdobyciem bramki nie udało się w pierwszej połowie, ale mówię, mieliśmy mecz pod kontrolą i uważam, że mówię 4-1, też niepotrzebnie stracona bramka w końcówce, ale cieszymy się z tego zwycięstwa i dla nas te 3 punkty są bardzo ważne w dzisiejszym, można powiedzieć, układzie tabeli. Pana kariera trenerska głównie związana jest właśnie z naszym rywalem, z Wartą Zawiercie. To chyba takie specyficzne uczucie grać przeciwko drużynie, w której tyle się pracowało. Na pewno są to, tak jak tu określają kibice, jakieś takie lokalne derby. Wiadomo, no, ja z klubu Warta Zawiercie pochodzę. Z tym klubem można powiedzieć, że nie miałem takie sukcesy. Aczkolwiek no teraz jestem w Myszkowie, tak? Ja teraz patrzę całkiem z innej perspektywy, z innego miejsca. Ja oczywiście Warcie Zawiercie życzę jak najlepiej, ale też patrzymy na siebie i wykonuję tę pracę teraz w Myszkowie i skupiam się na tym. W środę bardzo ciekawy mecz z Wiktorią Częstochowa w Pucharze Polski. Jakie mamy podejście do tego meczu? Czy stawiamy Puchar na równi z Ligą, czy jednak Ligę stawiamy wyżej? Nie rozcinałbym tego, czy my stawiamy ligę wyżej, czy puchar. No w każdym meczu chcemy grać o 3 punkty, tak, o zwycięstwa i tutaj na pewno puchar, jak każdy następny mecz, no wyjdziemy i będziemy chcieli zgarnąć całą pulę. Dziękuję bardzo i życzę wyeliminowania Wiktorii w środę. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. MKS Myszków Warta Zawiercie 4-1 w jurajskich derbach. Igor Sychowicz, obrońca MKS-u Myszków. Wyraźna przewaga Myszkowia, no i chyba bardzo dobry mecz z naszej strony. Dzień dobry. No tak, zdominowaliśmy mecz. Konsekwentnie z tyłu zagraliśmy. No mogło być więcej goli, co prawda, ale no udało się wygrać 4-1. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Wróciłeś do składu MKS-u Myszków, no jesteś jedynym wychowankiem tutaj, jedynym myszkowianinem właściwie w naszym składzie, który wybiegł w 11, drugi mecz z rzędu w pierwszej 11, ale przecież już 4 lata temu za trenera Trepki grałeś w drużynie, to chyba miło tak wrócić po latach do składu. No tak, miło bardzo wrócić, pograć coś z chłopakami. No, grałem też za trenera Nowaka. Wszystko teraz się układa dobrze, no i mam nadzieję, że będę teraz grał jak najdłużej. A powiedz mi, przed nami mecz pucharowy, bardzo ciekawie zapowiadający się z Wiktorią Częstochowa. Jakie jest podejście Myszkowa do Pucharu Polski? Czy traktujemy go na równi z ligą, czy może jednak ta liga jest ważniejsza? No liga oczywiście ważniejsza, ale osobiście mówiąc, to chciałbym bardzo wygrać tam ten szczebel Pucharu Polski, żebyśmy zaszli jak najdalej, zagrali trzecią ligą, może wygrali jakiś mecz z nimi i jak najdalej, żebyśmy tam zaszli. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia i dalszej gry w pierwszym składzie MKS-u Myszków. Dziękuję bardzo.